sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dzisiaj naszym gościem przyjaciel naszego kanału Mateusz Lech. Witam cię serdecznie, Mateusz. Witam cię serdecznie, Mateusz. Zanim zaczniemy naszą rozmowę, ja gorąco odsyłam Państwa na media społecznościowe Mateusza, no i oczywiście na stronę, w której Mateusz uczestniczy, którą buduje wraz z Pawłem, czyli na Ekonomię Rosji, i zachęcam Was do zasubskrybowania naszego kanału War News na YouTubie. Mateusz, chciałbym z Tobą porozmawiać o informacji, która gruchnęła, która w związku z ekonomią rosyjską budziła duże emocje, czyli o kursie rosyjskiej waluty. Jak ten kurs się prezentuje i jaka jest przyszłość rosyjskiej waluty? Okej, to musimy powiedzieć dwie rzeczy. W tym momencie jest kurs rubla mocno umocniony, natomiast jeszcze w poniedziałek w tym tygodniu mieliśmy panikę. Mieliśmy sytuację taką, że rubel kosztował ponad 101 rubli do dolara. Była to sytuacja bardzo taka nerwowa. Sołowiow w swoim programie krzyczał na pracowników banku centralnego. Doradca ekonomiczny Putina też obwiniał bank centralny o zbyt miękką politykę monetarną. A bank centralny jeszcze w poniedziałek mówił, że nic takiego się nie dzieje i że oni nie będą interweniować. Po czym we wtorek nagle pościągali zarząd całego banku centralnego, pościągali ich z urlopu w trybie awaryjnym, zorganizowano awaryjne spotkanie. To było bezprecedensowe wydarzenie, gdyż od wielu lat nie było takiego spotkania, ono wcześniej było zaplanowane na 15 września. No i co się stało? W przeciągu 2 godzin uchwalono, że podnoszą stopy procentowe. Do zeszłego tygodnia w Rosji były stopy procentowe w wysokości 8,5%, a w tym momencie podniesiono je aż na 12%. Więc mamy sytuację taką, że podniesiono w jeden dzień o 3,5% stopy procentowe. Dodatkowo uchwalono kilka innych mechanizmów, które tego rubla mają umocnić, natomiast to ma swoje konsekwencje dla obywateli rosyjskich. I tutaj możemy to podzielić teraz na dwa etapy. Co się działo przy tym, jak rubel będzie osłabiony i będzie wynosił powyżej 100 rubli do dolara, bo to jest bardzo ciekawa historia, oraz druga sprawa, jak bardzo kosztowne dla społeczeństwa będzie umocnienie tego rubla poprzez podniesienie stóp procentowych. Którą wersję wolisz? Zacznijmy od pierwszej, którą wskazałeś. Dobrze, więc tak, jeżeli rubel był tak słaby, że wynosił 1 rubel, 1 cent amerykański, bo on się osłabia do wszystkich walut, ale skupmy się na jednej, żeby to ładnie, czysto opowiedzieć. To oznaczało, że w przeciągu roku rubel się osłabił o 50%, a od najwyższego momentu w zeszłym roku to już było ponad 60%, czy dobijało do 70%. I teraz ważne jest, żeby to zrozumieć, że Rosjanie bardzo dużo rzeczy importują. Importują elektronikę, importują części samochodowe, całe samochody, bardziej rozbudowaną spożywkę, na przykład, nie wiem, rzeczy dla niemowląt i tak dalej. Natomiast eksportują ropę i gaz głównie. I gdy rubel jest słaby, to przerzucenie odpowiedzialności finansowej za działania wojenne jest przesunięte na społeczeństwo, gdyż musi płacić za wszystko więcej. Oficjalna inflacja w Rosji wynosi obecnie 4% według Rosstatu. Natomiast są niezależne badania, na przykład Uniwersytetu Johna Hopkinsa ze Stanów Zjednoczonych, którzy badają dokładnie cenę po cenie i oni publikują co 2 tygodnie chyba aktualizację. W tym momencie według ich wyliczeń jest to 63%, a nie 4%. My jako ekonomia Rosji bardziej staramy się skupić na wpływach do budżetu z tytułu VAT-u. No bo produkty sprzedawane mają stałą stawkę VAT-u. Jeżeli wpływy wzrastają, a konsumpcja mniej więcej utrzymuje się na tym samym poziomie, to jesteśmy w stanie przewidzieć mniej więcej, ile te produkty podrożały. I tam w tym momencie konsumpcja odrobinę spada, a wpływy wzrosły o chyba 20 czy 30%,
Więc my szacujemy, że ta inflacja będzie wynosiła około 30-35% w tym roku. Matej, to wchodzę ci w zdanie, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy na początku roku, ja sobie też oczywiście jak codziennie do kawy czytam ekonomię Rosji. Mhm. Czy możemy w końcu powiedzieć, że te sankcje, ten stan rosyjskiej gospodarki w końcu spowodował, że że zajrzeliśmy do portfeli z szarych Rosjan, że oni zaczynają po prostu to odczuwać? Tak, i jest to wydarzenie, które ma miejsce mniej więcej od drugiego kwartału w tym roku, że te ceny zaczęły mocniej rosnąć, kredyty zaczęły mocniej rosnąć, ludzie zorientowali się, że za wiele produktów muszą zapłacić więcej. Bardzo ciężkie są sytuacje na rynkach kredytowych. Na przykład taka sytuacja z polskiego rynku. Mieliśmy niedawno takie gwałtowne podwyższenie stóp procentowych do 6,75 i wszyscy ci, którzy mieli kredyty hipoteczne, zaraz odczuli, jak bardzo wtedy wzrasta rata. Mieliśmy praktycznie podwojenie kosztów kredytu. To wyobraźcie sobie, że dwa lata temu stopa procentowa, dwa albo trzy, stopa procentowa w Rosji główna wynosiła 4,75. Potem w zeszłym roku wzrosła do 8,5. W tym momencie mamy 12, a to najprawdopodobniej nie koniec. Czyli nieprzypadkowo ja czytam rano sobie rosyjskie media i czytam informacje, że rząd Władimir Putin nakazał, czy będzie wprowadzał właśnie atrakcyjne nowe kredyty hipoteczne dla Rosjan. One już są. Są od dłuższego czasu. Są obwarowane różnymi obostrzeniami, tak jak u nas kredyt 2%, że musisz spełnić ileś tych różnych wytycznych. Natomiast ten kredyt 7%, on najprawdopodobniej będzie podwyższany. A dzisiaj, w dniu dzisiejszym, czyli 18 sierpnia, jak to nagrywamy, największy rosyjski bank, Sberbank, wprowadza nową taryfę kredytu hipotecznego na 13,25%. I to jest zaledwie o 1,25 powyżej stopy procentowej. Natomiast to jest największy bank i ten kredyt w tym banku najprawdopodobniej będzie najniższy ze wszystkich. Według ekonomistów na jesieni lub początku zimy wiele z banków będzie oferowało kredyty hipoteczne na około 15%. To wyobraź sobie płacić hipotekę mieszkania na 15%. Wyobraź sobie tych, którzy wzięli na 4,75, czyli tam może 6, bo wiadomo jeszcze marża banku, a teraz będą płacić 12 czy 15. To już się robi bardzo niefajna sytuacja, bo może to być ponad 2,5 albo i 3, trzykrotność kwoty raty, a u nas w tym roku już zapowiadane są na jesieni obniżki, więc u nas będziemy schodzili powoli do końca przyszłego roku najprawdopodobniej do 4% według symulacji PKO, które dzisiaj widziałem. Natomiast, to dla widzów, którzy oglądają i mają kredyt, to może będzie jakaś ulga, bo ta informacja jest bardzo świeża, bo z dzisiaj. Natomiast w Rosji idzie to w przeciwną stronę. Drugi temat, ta inflacja, która no, bardzo rośnie. Więc tak, tu w tym momencie Rosjanie zaczynają już odczuwać. Pierwszy rok państwo ich chroniło, przyjmując na siebie większość kosztów wojny, powiększając bardzo dziurę budżetową przez mniejsze wpływy z ropy i gazu. I wtedy mieliśmy, i byłem ostatnio wtedy u ciebie i opowiadałem, że ta dziura budżetowa puchnie niesamowicie. Tak jest. I w pewnym momencie stwierdzili, że oni nie są w stanie już tego brać na siebie i tą wajchę trzeba przesunąć i zacząć obciążać społeczeństwo. Więc w tym momencie, przez to, że rubel jest dosyć osłabiony, to za każdą baryłkę ropy do budżetu wpływa więcej rubli, więc ta dziura jest odrobinę zasypywana, natomiast całe koszty są w tym momencie przerzucane na społeczeństwo. Matej, to wyprowadź mnie z błędu, bo gdzieś mi mignęła ta informacja, jako laik zapytam ciebie, gdzieś była właśnie, padły takie dane, że właśnie w ostatnich tygodniach Rosja znacząco odrobiła pewne straty właśnie związane z rynkiem surowcowym, że te wpływy do budżetu rosyjskiego no były dość duże w porównaniu z tym, co powiedzmy obserwowaliśmy przez ostatni rok. Tu są trzy czynniki. Pierwszy czynnik, ropa wzrosła na rynkach poprzez ograniczenie produkcji.
OPEC i Rosja poograniczały produkcję ropy, jest mniej ropy na świecie, cena baryłki rośnie. Gdy rozmawialiśmy ostatnio, to była po 50 kilka dolarów Ural, a w tym momencie ropa Ural na zachodnich portach sięga około 70 dolarów. Natomiast, żeby nie było tak przyjemnie dla Rosjan, bo oni próbują przebić ten pułap cenowy tych 60 dolarów za baryłkę, tego price capu, które nałożyła na nich G7. W tej grze nie bawią się kraje Afryki, Chiny, Indie i tak dalej, i kupowały, tylko kupowały z rabatem. I one nie chcą płacić więcej za tą ropę, bo im ten rabat bardzo się podobał. Więc cena na rynkach spot owszem wynosi 70, natomiast Rosjanie sprzedają bardzo dużo tej ropy wciąż po dużych rabatach ze względu na to, że zostały podpisane kontrakty długoterminowe. Drugim tematem jest to, że te kraje takie jak Indie i Chiny, które są w tym momencie głównym odbiorcą ropy rosyjskiej, mówią, to my weźmiemy na przeczekanie was, i ograniczyły zakupy w Rosji. Od czerwca do teraz mamy spadek o 25%, jeżeli chodzi o wolumen sprzedaży do Azji. I to się po części bilansuje, a po części nie. Teoretycznie sprzedają odrobinę drożej ropę, ale sprzedają ją o 1/4 mniej. Natomiast osłabienie rubla powoduje, że dostają odrobinę więcej niż jeszcze rok temu za tą samą ilość ropy dochodów. Ale pojawia się jeszcze jeden element zmienny. Iran. Iran wszedł w tym momencie i mówi, nie chcecie tak drogo od Rosji, to ja wam dam rabat. I oferują swoją ropę z rabatem do Indii i Chin. I co się stało? W ostatnim miesiącu Chińczycy kupili największy wolumen ropy od Iranu od 10 lat. Więc wiesz, Rosja próbuje podciągnąć tą cenę, mówi taniej nie sprzedamy. No i się pojawia ktoś z boku i mówi, ale to my sprzedamy. Wiecie. Mati, to nie jest teraz tak, że takie te powiedzmy pozytywne sygnały ze strony amerykańskiej, irańskiej, chociażby ta wymiana więźniów, to też nie jest taka podwalina do tego, a może za miesiąc, może za pół roku też coś tam kupimy? Może być. Wiesz, tutaj wielka polityka mocarstw to jest bardzo skomplikowany i trudny temat. Czasem dziwne rzeczy się dzieją i dziwne sojusze są zawierane. Natomiast jest faktem, że w tym momencie ropa jest droższa ze względu na mniejszą produkcję i jest faktem, że Rosja teoretycznie dostaje więcej rubli ze względu na osłabienie w stosunku do kursu dolara. Natomiast spadek o 1/4 jest też faktem oraz to, że w te miejsce wpycha się Iran i ciężko będzie Rosji podbijać tą cenę albo trwać w zaparcie, że nie sprzedamy wam taniej. No bo oni tak naprawdę nie mają komu więcej sprzedać, bo konsumpcja globalna, no to jest grupa G7, Chiny, Indie, a kraje Afryki czy Ameryka Południowa, no to już są, wiesz, mali odbiorcy, którzy też po części mają swoje złoża. Więc tu jest taka gra i takie szachowanie się nawzajem. Owszem, w tym momencie budżet wygląda odrobinę lepiej, ze względu na osłabienie rubla, ale to się przerzuca po prostu na społeczeństwo, to jest wyciąganie od nich oszczędności poprzez wyższy VAT, poprzez po prostu inflację. No i tak to wygląda. Mati, a jeszcze pytanie na koniec wokół tego tematu oczywiście, bo pojawiła się informacja dzień czy dwa temu, że w 2024 kończy się także umowa ta tranzytowa dotycząca rosyjskiej ropy przez Ukrainę. Czy to też może znacząco wpłynąć właśnie na stan budżetu rosyjskiego? Może, ale to są małe ilości ze względu na to, że to z tego co pamiętam płynie w większości do Węgier. Więc to jest mały odbiorca, aczkolwiek on może później handlować też tym dalej już i tak dalej. Natomiast to są bardziej już takie niuanse między tymi dwoma krajami, kwestia szantażu handlowego na wojnie, ale nie będzie to wielki wolumen, bo tu mówimy o bardzo dużych wolumenach i to myślę, że to bez względu na to, czy to będzie płynąć, czy nie będzie płynąć, to nie są aż tak duże różnice.
zwłaszcza, że Rosjanie mogą też tankowcami do Węgier jakoś to dotransportować, jeżeli ten rurociąg będzie zamknięty, więc jakaś część i tak będzie płynąć. On może być, troszkę może być mniejsza ilość, może być troszkę drożej, natomiast to nie wywala stolika. To są małe rzeczy wtedy. Nie? Mateusz, ja sobie tak patrzę na wykres rubla, tak sam mówisz, było lekkie odbicie. Jak wy jako ekonomia Rosji wraz z Pawłem, takie trochę pewnie wróżenie z fusów, ale powiedzmy, jaka będzie jesień dla rosyjskiej waluty? Czy to jednak będzie cały czas obniżanie? Bo często stańmy trochę w kontrze do krytyków, którzy twierdzą często, że jednak rosyjska gospodarka się broni, że ten rychły upadek długo jeszcze nie nastąpi. Jak wy to oceniacie? Jakie są wasze analizy? Jeżeli chodzi o rubla, bo zadałeś tak jakby złożone pytanie. Te zmiany, które zostały wprowadzone w tym momencie, między innymi zmuszenie firm, które handlują surowcami, które trzymają walutę, żeby tę walutę sprzedały i wymieniły na ruble, bo planowane jest wejście takiego przepisu ponownie, bo w zeszłym roku już taki przepis był i później został zawieszony, spowoduje, że i te wysokie stopy procentowe spowoduje, że teraz miesiąc, dwa rubel może być mocniejszy. Natomiast nie zostały wyeliminowane czynniki osłabienia tego rubla, więc on w pewnym momencie znowu wróci do tendencji zwyżkowej. I ciężko przewidzieć, bo ciężko przewidzieć tak naprawdę, ile Rosjanie będą mieli tej waluty, którą będą wymieniać z tych firm zachodnich, czy z firm, które handlują z zachodem, czy wschodem, chodzi o po prostu sprzedaż surowców. I to jest niewiadoma, bo nie wiemy, na jak długo umocnienie to pozwoli, ten krok, oraz stopy procentowe, czy nie będą podnoszone z powrotem, nie wiem, z 12 na 15 we wrześniu. Więc to są te zmienne, które mogą mieć miejsce, które spowodują, że będą trzymali ten rubel stosunkowo mocno, chociaż ciężko nazwać mocnym 94 ruble do dolara, bo to jest i tak o 40% słabiej niż było w zeszłym roku w szczytowym momencie. Więc jeżeli nic się nie zmieni, nie wprowadzą żadnych zmian, no to myślimy, że tam w okolicy jesieni znowu zacznie się osłabienie. Teraz jaka druga część była twojego pytania? No to już praktycznie odpowiedziałeś, tylko jak, bo stoimy, chciałbym trochę stanąć w kontrze do tez, które często się gdzieś tam przejawiają w komentarzach, czy na twoim profilu, czy nawet u mnie, gdy podaję wiadomości ekonomiczne, czyli o tym, że tak naprawdę od dłuższego czasu mowa o rychłym upadku gospodarki rosyjskiej, ale jednak tego nie obserwujemy. Czy jednak możemy stwierdzić, że rosyjska gospodarka się broni i długo jeszcze będzie się bronić chociażby swoimi surowcami? Słuchaj, to ja mogę ci bardzo łatwy przykład podać. Wenezuela. Wielkie surowce, ale oczywiście. Żeby to zrozumieć. Wielkie surowce, natomiast degradacja trwa w trybie ciągłym od już dziesięcioleci. Oczywiście. Można powiedzieć. Więc ludzie, którzy spodziewają się, że nagle tam się roztąpi ziemia i pochłonie wszystko wulkan, no myślą troszeczkę nierealistycznie. My opisujemy ten upadek, ten zjazd krok po kroczku. Natomiast trzeba mieć świadomość, to jest 140 milionów ludzi z dużymi złożami. I biednienie społeczeństwa, zapóźnienie w inwestycjach, utracenie oszczędności, utracenie walut, utracenie rezerw, utracenie rynków, to nie jest tak, że to widzisz od razu. To tak jakbyś stracił dzisiaj pracę. No, na ulicy nikt nie pozna, że straciłeś pracę. No, za miesiąc też nikt nie pozna, że straciłeś pracę. Natomiast jeżeli przez 10 lat nie będziesz miał pracy, no to nie kupisz sobie nowej koszulki, takiej białej, nie odmalujesz sobie ścian, troszeczkę schudniesz, bo nie będziesz miał pożywienia, może się nie ogolisz. Wiesz, to wszystko, na to wszystko wymaga no, po prostu czasu. Natomiast oczywiście. Te sytuacje będą kroczek po kroczku postępować, ale to nie jest tak, że to jest jednej nocy jest, drugiego dnia nie ma, chociaż tak upadł z ZSRR. Trzeba pamiętać, że upadł nagle. Były problemy, mówiono o problemach, ale mówiono też, że trzyma się dobrze, aż w pewnym momencie nastąpił kolaps. I jeżeli nie mamy wszystkich statystyk, a trzeba pamiętać, że od lutego nie mamy wielu statystyk, gdyż są utajnione. No, oczywiście, że tak.
a Rostat podaje nam na przykład 4%, gdzie mamy 30 albo 60, no to wszystkie ich informacje ekonomiczne na bazie na przykład wzrost PKB, wzrost PKB to masz, wiesz, jeżeli zarobiłeś 100 tysięcy w jednym roku, a w drugim 105 tysięcy, inflacja wynosiła 5%, no to od tych 105 odejmujesz te 5% i ci wychodzi, że masz mniej więcej to samo. Natomiast jeżeli tu masz 100 tysięcy, w drugim roku zrobiłeś 120 tysięcy, podajesz, że 4% to jest inflacja, więc masz 16% zysk, jest fajnie, ale jeżeli podstawisz pod to 60, no to masz stratę. I to wystarczy zmienić ten jeden wskaźnik, oczywiście to jest duże uproszczenie, natomiast jeden wskaźnik powoduje, że wszystkie inne zbudowane o tą jedną zmienną są wywrócone do góry nogami i Rosjanie to doskonale wiedzą, bo tak działa propaganda. Propaganda polityczna, mieliśmy przykłady, propaganda wojenna, mieliśmy przykłady, a tu jest propaganda gospodarcza i oni oczywiście w tę grę potrafią grać bardzo dobrze. A to, jak ta gra wygląda i jak wygląda rosyjska gospodarka, jak reaguje na sankcje, jaka jest jej przyszłość, znajdziecie oczywiście na stronie Ekonomia Rosji, na mediach społecznościowych Mateusza Lecha i Pawła Jeżowskiego, na które jeszcze raz gorąco zapraszamy. Mateusz, dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję, że w najbliższym czasie znowu porozmawiamy o osłabieniu rosyjskiej waluty. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia, pozdrawiam wszystkich. Sponsorem programu były Militaria.pl.